Podcast Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś mój komentarz do wywiadu Takera Carlsona z Władimirem Putinem. Rozmowa odbyła się 6 lutego 2024 roku i została upubliczniona dwa dni później na stronie Takera Carlsona i w serwisie X na profilu amerykańskiego dziennikarza, showmana Niewątpliwie osobowości telewizyjnej w Stanach Zjednoczonych i ważnego lidera opinii w tym państwie. W serwisie X cieszy się ogromną, ogromną popularnością. Ma w tym momencie, nagrywam materiał 11 lutego, ma blisko 200 milionów odsłon. No a należy oczywiście dodać do tego także odsłony na stronie domowej Carlsona. Do tego oczywiście w wywiad jest przedrukowywany, kopiowany. Także jest prowadzona transkrypcja tego wywiadu, więc naprawdę ma ogromne oddziaływanie i warto się przyjrzeć, warto przeanalizować, przeanalizować ten wywiad. No, warto zauważyć także, że już MSZ w Warszawie wydał specjalne oświadczenie w sprawie, jak to zatytułowano. Cytuję dziesięciu kłamstw prezydenta Władimira Putina na temat Polski i Ukrainy, których nie prostował Tucker Carlson. Koniec, koniec cytatu. Widzicie Państwo zresztą tutaj na, na swoich ekranach teraz zrzut z ekranu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Do tego także się odnios, odniosę. Natomiast chciałbym rozpocząć od tego, co jest moim zdaniem niezwykle istotne z punktu widzenia polskiego interesu narodowego, z punktu widzenia polskiej racji, polskiej racji stanu, ponieważ zdecydowana większość mediów, a z, prawie wszystkie media głównego nurtu w Polsce skoncentrowały się tak naprawdę na jednym cytacie z tego z tego wywiadu, ewentualnie na jeszcze kwestiach związanych z Ukrainą. Mówię o tym jednym cytacie związanym z historią II Rzeczpospolitej. Do tego także się, się odniosę, ale ja chciałbym rozpocząć zupełnie od czegoś innego, co jest moim zdaniem niezwykle istotne z punktu widzenia polskiego, polskiej racji stanu i polskiego interesu narodowego. Prezydent Władimir Putin stanął w obronie pamięci. Yy, Ofiar ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim, na narodzie, na narodzie żydowskim i na narodzie rosyjskim. To jest niezwykle istotne, że w wywiadzie mającym tak szerokie zasięgi, Będący, mający tak szeroki rezonans na arenie międzynarodowej, padły słowa na temat właśnie zbrodni, ludobójstwa, którego dokonali Ukraińcy w okresie II wojny światowej. Wyraźnie prezydent Władimir Putin powiedział o tym, że wojska niemieckie, że oddziały SS wykorzystywały kolaborantów Hitlera na Ukrainie do brutalnej eksterminacji. Ludności polskiej, ludności żydowskiej, a także ludności, ludności rosyjskiej. I to jest niezwykle, niezwykle istotne, że to, że to wybrzmiało. Szkoda, że o zbrodni ludobójstwa dokonanej na narodzie polskim musi przypominać na arenie międzynarodowej prezydent Federacji Rosyjskiej. Źle się stało, że w, w, w ubiegłym roku, w 2023, w 80 rocznicę ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim i na innych także narodach, tego ludobójstwa wołyńskiego, jak często się tak skrótowo na, na, nazywa, władze polskie tak naprawdę nabrały wody w usta. No, wręcz skandaliczne były te, te obrazki, kiedy prezydent, kiedy premier Rzeczypospolitej no, składali gdzieś kwiaty w szczerym polu, gdzie tak naprawdę w żaden, żaden aktywny, w żaden skuteczny sposób nie domagali się właśnie Ekshumacji ofiar ukraińskiego ludobójstwa. To, było, to były bardzo smutne obrazki pokazujące, jak bardzo słaba jest Polska właśnie na wschodzie, jak bardzo słaba jest relacja Polski z Ukrainą, jak tak naprawdę nieszanowani są politycy polscy w Kijowie. Tutaj prezydent Putin nie miał żadnych kompleksów, mówił wprost o zbrodniach dokonanych, o eksterminacji Polaków, Żydów, Rosjan. Ze ze strony ze strony właśnie Ukraińców ze strony tych, którzy hołdowali wówczas ideologii nazistowskiej. I oczywiście z wieloma tezami postawionymi przez Władimira Putina, czy pewnymi skrótami myślowymi używanymi w tym wywiadzie, możemy się zgadzać, możemy się nie zgadzać. Jakby stosunek Rosji do Ukrainy, kwestia istnienia narodu ukraińskiego jako odrębne, odrębnego narodu to wszystko było poruszane w tym wywiadzie, kwestia granic Ukrainy. Nie będę wnikał w te dysputy historyczne w tym momencie, bo zdajemy sobie sprawę, że w tego typu wywiadzie używa się bardzo wielu skrótów myślowych. Jest to pewien także element no, narracji strategicznej. Niemniej jednak. Warto zauważyć, że to co powiedział prezydent Putin, bez względu na to czy jak będziemy się odnosić do Ukrainy, to trzeba powiedzieć jasno, że budowa tożsamości narodowej na bazie ideologii nazistowskiej, odwoływania się do zbrodniarzy, których zresztą z nazwiska prezydent Putin wymienił, nie może mieć miejsca. No, jeżeli szanujemy sami siebie, jeżeli szanujemy siebie jako naród, jeżeli szanujemy się jako naród polski, nie możemy pozwalać na to, aby w sąsiednim państwie gloryfikowano tych, którzy dokonywali ludobójstwa na naszym narodzie. No, koniec, kropka. I to zresztą właśnie prezydent Putin poruszył, powiedział, mówiąc o tej brutalnej masakrze eksterminacji ludności polskiej, żydowskiej rosyjskiej, Przywołał, przywołał dwa nazwiska. Powiedział o Banderze i Szuchewiczu. Powiedział, że ci ludzie po roku 1991 w niepodległej Ukrainie stali się bohaterami narodowymi, co jest Ewidentnym skandalem. To jest ten problem, który, który, który dzisiaj tak naprawdę jest nierozwiązany na Ukrainie. To, że szowinizm, że neonazizm w innych państwach jest surowo karany, czy też wyrywany z korzeniami, jak powiedział prezydent Rosji. Natomiast na Ukrainie jest tolerowana taka sytuacja. Co więcej, ci zbrodniarze, ci ludobójcy stają się bohaterami narodowymi, są niesieni na sztandarach, na pochodach z pochodniami, które jako żywo. Przypominają te pochody z nazistowskich Niemiec. No i to wybrzmiało bardzo, ale to bardzo mocno w wywiadzie Takera Carlsona z Władimirem Putinem. Co więcej, prezydent Rosji odniósł się tutaj do skandalicznej sytuacji z Parlamentu, z parlamentu Kanadyjskiego. Gdzie pamiętamy w roku 2023 doszło do, do no, uhonorowania, uhonorowania nazisty Jarosława Hunki, w zeszłym roku 98-letniego weterana właśnie zbrodniczych, zbrodniczych nazistowskich oddziałów. No, jest to coś niewyobrażalnego, że członek niemieckiej dywizji SS Galicjen, Brała zresztą udział w lutym 1944 roku w zbrodni w Hucie Pieniackiej, jest właśnie. W taki sposób podejmowany z honorami. I to bardzo celnie w tym, w tym wywiadzie wypunktował Władimir Putin. Przypomnę tylko, że tutaj ze strony państwa polskiego te, te sprzeciwy były słabosłyszalne, jeśli chodzi o te, te skandaliczne, to skandaliczne wydarzenie z roku 2023. A tutaj padło to rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo mocno. Zresztą zdzi swoje zdziwienie Władimir Putin wyraził w kontekście samego prezydenta Ukrainy, który brał udział w tym, w tym skandalicznym wydarzeniu w Kanadzie. Zresztą przyznał tutaj, że prezydent Ukrainy z pochodzenia jest z pochodzenia jest Żydem i dziwi go to, że brał udział w gloryfikowaniu człowieka, który brał udział, no, który był częścią zbrodniczej ludobójczej, ludobójczej organizacji. To, to, to niewątpliwie wysuwa się na plan pierwszy, jeśli chodzi o kwestie związane z pamięcią historyczną, jeżeli chodzi o polski interes narodowy. W tym wywiadzie oczywiście nie zabrakło kontrowersji, nie zabrakło także kontrowersji, kontrowersji w odniesieniu do Polski. Myślę, że ten wywód cały historyczny prezydenta Putina był takim, takim taką esencją, taką pigułką tego, jak Rosjanie postrzegają pewne kwestie i w jaki sposób także odpowiadają w wojnie informacyjnej na ataki na Rosję, na państwo związkowe Rosji i Białorusi. I tutaj musimy jasno sobie zdawać sprawę, że to nie był wykład akademicki z historii Władimira. Putina. To była narracja strategiczna prezydenta tego państwa, które toczy różnego rodzaju konflikty w przestrzeni informacyjnej. No jak doskonale wiemy, stosunki międzynarodowe to nie są to nie jest miejsce na różnego rodzaju akty strzeliste, na różnego rodzaju prawda, powiedzielibyśmy takie zabieganie o, o to, aby wszyscy się dobrze czuli i, 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 i tego typu sprawy. Polityka międzynarodowa to polityka realna, to polityka zabiegania o własne interesy, o budowę własnej przewagi, także w przestrzeni w przestrzeni informacyjnej. Niewątpliwie to zdanie o tym, że Polska, że przed II wojną światową Polska kolaborowała z Hitlerem, to jest cytat. Z, który, padł w, który padł z ust Władimira Putina w tym, w tym wywiadzie, jest z punktu widzenia państwa polskiego, z punktu widzenia polskiego interesu narodowego absolutnie nieakceptowalny. Wiemy doskonale, że Druga Rzeczpospolita, mimo wszystkich swoich niedoskonałości i wielu błędnych decyzji, także w polityce zagranicznej, nigdy nie kolaborowała z Hitlerem i trzeba to jasno powiedzieć. Zajęcie za Oliwia było absolutnie geostrategicznym błędem, i jak rozumiem ten skrót myślowy Władimira Putina, o to właśnie Putinowi chodziło. Zresztą, samo to mówienie o tym, że Polska nie wyraziła zgody na tranzyt, na tranzyt wojsk radzieckich przez terytorium Polski w celu pomocy Czechosłowacji i tak dalej, no odnosi się też do tych trudnych relacji polsko-czechosłowackich w okresie, w okresie międzywojennym. Niemniej jednak, tak daleko idący skrót myślowy powinien być, znaczy, nie, nie może być. Akceptowany. Taka interpretacja historii z punktu widzenia polskiego interesu narodowego nie może być akceptowana. Polska nigdy nie kolaborowała z Hitlerem, i tutaj warto się oczywiście zastanowić, dlaczego ten wątek został tak mocno wy, wy, uwypuklony, wątek polski w tym wywiadzie, bo przecież nie chodzi tylko i wyłącznie o te trudne relacje polsko-czechosłowackie, o to zajęcie zaolzia nieszczęsne, o błędną politykę sanacji, to niewątpliwie, no ale tu jakby znacznie, znacznie szerszy problem. Widzimy doskonale, ale że Polska, że decy... e, może inaczej, elity w Warszawie od wielu lat prowadzą niezwykle agresywną politykę względem Rosji, względem Białorusi. I to, co dzisiaj obserwujemy, jeśli chodzi o rosyjską czy białoruską narrację strategiczną, jest swego rodzaju odpowiedzią na bardzo agresywną politykę prowadzoną przez Warszawę względem Mińska i względem Moskwy. Przypomnę tylko to, co się wydarzyło po 9 sierpnia 2020 roku. Po wyborach ostatnich wyborach prezydenckich na Białorusi, kiedy media w Polsce, kiedy liczne ośrodki polityczne, pozarządowe były bardzo mocno zaangażowane w podsycanie czegoś, co moglibyśmy określić mianem początku kolorowej rewolucji na Białorusi. Zresztą telewizja Biełsat, finansowana przez rząd w Warszawie, wcale się nie kryje ze swoją misją. Zamieszczane są materiały na portalu, chociażby telewizji Biełsat mówiące o szkoleniu różnego rodzaju dywersantów, czy tych grup, które miałyby Odsunąć prezydenta Łukaszenkę od władzy. Goszczeni są różnego, różnej maści pseudo-opozycjoniści białoruscy, także pseudo-opozycjoniści rosyjscy, jakiś kwazi rząd rosyjski na, na emigracji. No to są wszystko kroki niezwykle nieprzyjazne. Jeżeli do tego dodamy specyficzną interpretację historii najnowszej realizowaną przez MSZ III Rzeczypospolitej, a mianowicie uznanie tego, co się wydarzyło w lutym 2014. Roku na Ukrainie jako absolutnie coś legalnego, no to mamy do czynienia rzeczywiście z, z takim ogromnym napięciem w relacjach w relacjach dwustronnych. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, że dzisiaj u steru władzy, w takim szeroko rozumianym aspekcie elit intelektualnych, są, są rusofobii w Polsce. Jeżeli chodzi o zaplecze analityczne, jeżeli chodzi o zaplecze eksperckie, Elit decyzyjnych w Polsce mamy do czynienia od wielu, wielu lat, właściwie od co najmniej dwóch dekad z panowaniem Powiedziałbym, właśnie tej, tej warstwy rusofobicznej. Nie ma ludzi w, w tym, takim powiedziałbym, kręgu decyzyjnym, rozumiejących Rosję, rozumiejących rosyjską wrażliwość historyczną, rozumiejących rosyjską percepcję historii. I to jest największy problem dzisiaj i tych nieporozumień polsko-rosyjskich. -polsko Brakuje nam ludzi u steru władzy, rozumiejących Rosję, rozumiejących rosyjską percepcję historii, rozumiejących wrażliwość Rosjan, jeśli chodzi o historię, czyli II wojny światowej, czy historię, historię najnowszą. I to jest ten problem, i z tego biorą się nieporozumienia, z tego biorą się konflikty, z tego biorą się kłamstwa w przestrzeni publicznej, z tego się bierze walka informacyjna. No, jeżeli jest akcja, to jest i reakcja, jeżeli są próby właśnie bardzo głębokiego ingerowania. W rosyjską strefę wpływów, mimo tego, że Rosja miała obiecane to, że na to nie będzie się rozszerzało, że nie będzie burzyć równowagi sił, no to trudno się dziwić, że w przestrzeni informacyjnej Rosja nie reaguje, czy w przestrzeni, czy, czy w innej przestrzeni Rosja na to nie reaguje. I dobrze spojrzeć na to od innej strony. Tutaj nie chodzi o powielanie żadnej rosyjskiej narracji, ale o zwyczajne zrozumienie drugiej strony, bo to nie jest tak, że dzisiaj tylko i wyłącznie. Stany Zjednoczone mają rację na arenie międzynarodowej, że politycy amerykańscy są nieomylni i, i mają monopol Naprawdę, No tak nie jest. I dobrze, że ten wywiad się ukazał, bo on pokazuje zupełnie inne spojrzenie na, na wydarzenia, które znamy, czyli chociażby na bombardowanie Jugosławii w 1999 roku. Ja o tym wielokrotnie mówiłem, mówiłem o tym publicznie, że, był to, że było to absolutnie bezprawne, łamiące jakiekolwiek, Standardy międzynarodowe, bombardowanie suwerennego kraju, wymordowanie bardzo wielu cywilów, kobiet, dzieci, bombardowanie przedszkoli, żłobków i tak dalej. To, co robiło NATO, to, co robiły siły powietrzne Stanów Zjednoczonych, to była po prostu zbrodnia w 1999 roku. To też zresztą prezydent Putin w tym wywiadzie przypomniał. Padło tam oczywiście wiele. Bardzo mocno dyskusyjnych tez. Tutaj padło i to, to stwierdzenie, że Ukraińcy są częścią wielkiego narodu rosyjskiego. Prezydent Putin powiedział o tym, że. Rosjanie mają wszelkie powody, by twierdzić, to jest cytat, że Ukraina jest sztucznym państwem, które zostało ukształtowane z woli Stalina. Koniec, koniec cytatu. To są niewątpliwie bardzo kontrowersyjne tezy, które stykają się z dużą, z dużą opozycją i na zachodzie, i wśród części Ukraińców i tak dalej. Nie będziemy wchodzić w tego typu tutaj historyczne dywagacje. Niemniej jednak, no, warto zobaczyć dwie strony medalu. Warto. Zobaczyć także argumenty drugiej strony. No i dotykamy, jakby tej kwestii 2014 roku, która była niewątpliwie, która jest niewątpliwie taką, taką datą przełomową, jeśli chodzi o najnowszą historię tej części świata, Europy, Europy Wschodniej. I tutaj, idąc w takiej genezie historycznej, prezydent Putin mówi o tym, że. Po 1991 roku Rosja oczekiwała, że zostanie przyjęta przez Zachód jako partner, nie jako wróg, ale jako partner już po upadku tej żelaznej kurtyny i jakby szereg takich dobrych gestów, które pokazał jeszcze prezydent Borys Jelcy. No ja przypomnę tylko, że wśród tych gestów znalazły się takie chociażby jak przeprosiny za zbrodnię katyńską. Tutaj oczywiście nie padło to w tym wywiadzie, no ale rzeczywiście w latach 90. Rosja wykonała szereg takich gestów w stronę Zachodu, w stronę także Polski, po, potępienie zbrodni katyńskiej, przeprosiny ze strony oficjalne przeprosiny ze strony prezydenta Federacji Rosyjskiej. Wiemy zresztą, jak wygląda mauzoleum katyńskie, godnie jest.

pamięć pomordowanych właśnie w Katyniu. Zostały przekazane akta dotyczące zbrodni katyńskiej. Także no, tych szereg gestów rzeczywiście było wtedy, wtedy zrobione. Niemniej jednak Rosja oczekiwała, że NATO nie będzie się rozszerzać na wschód, że będzie zachowana taka żelazna zasada pokoju na świecie, czyli zasada równowagi sił. To w teorii realistycznej jest szeroko omawia, omawiane. Natomiast no, tutaj Putin mówi o pięciu falach ekspansji NATO, o takich właśnie falach Rozszerzania NATO, czyli rozszerzania stref wpływów Stanów Zjednoczonych za pomocą instrumentów NATO przy łamaniu prawa międzynarodowego, łamaniu Karty Narodów Zjednoczonych. No i właśnie ten rok 1999 bombardowanie Belgradu to niewątpliwie takie wypuszczenie Dzina z butelki przez kolejne fazy rozszerzania NATO, aż na tym nieszczęsnym szczycie NATO w 2008 roku, kiedy otworzono furtki, a właściwie wrota dla Ukrainy i Gruzji do sojuszu północnoatlantyckiego. A przypomnę tylko, że przecież Ukraina miała być krajem neutralnym. Wystarczy sobie przypomnieć to, co było zapisane chociażby w Memorandum Budapesztańskim w 1994 roku. Wystarczy sobie przypomnieć to co, to, co się znajdowało, jeśli chodzi o deklarację niepodległości. Ukrainy. Ukraina miała być państwem, państwem neutralnym. Niemniej jednak, no, to, co, to, co się wydarzyło na szczycie NATO w Bukareszcie i ten zapowiedź przystąpienia do agresywnego sojuszu polityczno-militarnego, no, trudno nazwać po bombardowaniu Jugosławii NATO jako gołąbka pokoju, no było to potraktowane niezwykle z wielkim zaniepokojeniem przez, przez władze w Moskwie. Wystarczy sobie tylko Per analogiam, analogicznie wy, wyobrazić sytuację, co by było, gdyby Kuba chciała przystąpić do rosyjskiego NATO, do ODKB, Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym? Co by było, gdyby Meksyk chciał przystąpić do rosyjskiego NATO? Albo gdyby Kanada wyraziła chęć przystąpienia do grupy BRICS albo do szanghajskiej organizacji współpracy? Czy Stany Zjednoczone tolerowałyby taką sytuację? Czy doszłoby na przykład do przeprowadzenia blokady morskiej Kuby, czyli powtórki z 1962 roku? Czy Doszłoby do przeprowadzenia jakiejś kolorowej rewolucji w Meksyku, czy jakiejś interwencji zbrojnej Stanów Zjednoczonych w Kanadzie w imię obrony demokracji, praw człowieka i tak dalej. To jest oczywiście pytanie retoryczne. To jest pytanie o zasady, jakimi kierują się mocarstwa w stosunkach międzynarodowych, zasadę równowagi równowagi sił. I tutaj Putin, czy się zgadzamy z Putinem, czy się nie zgadzamy, no pokazuje pewne mechanizmy, jakie, jakimi rządzą się stosunki. Międzynarodowej pokazuje to od, od strony właśnie takiej bardzo mocno realistycznej. Pokazuje, że Stany Zjednoczone finansowały pomarańczową rewolucję. Pada te to, ta, ta suma 5 miliardów dolarów. Tutaj Nazwisko Wiktorii Nuland nie padło, no ale wiemy, że to Wiktoria Nuland, wysoki, naprawdę wysoki urzędnik sekretariatu Stanu Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych, przywoływała w kontekście właśnie finansowania kolorowej rewolucji na, na Ukrainie. Mówi Putin o finansowaniu przez USA separatyzmu, terroryzmu na Kaukazie Północnym, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I w tym kontekście pokazuje, że Rosja miała szereg obaw o swoje bezpieczeństwo, mimo tego, że właśnie było obiecywane na różnych szczytach NATO Rosja, że, że będzie utrzymywana równowaga, równowaga sił. No i kolejna sprawa związana także z 2014 roku. Władimir Putin stoi tutaj twardo na straży tej, tej narracji, która mówi o tym, że w 2014 roku doszło do zamachu stanu na Ukrainie. I mówi o tym w, w kontekście pozbawienia władzy prezydenta Wiktora, Wiktora Janukowycza. I przypomnę tylko, że to nie jest tak, że w 2014 roku w lutym doszło do. Akceptowanego przez wszystkie siły polityczne w kraju i za granicą zmiany na, na stanowisku prezydenta Ukrainy. Wówczas przecież prezydentem prezydentem Ukrainy, legalnie wybranym, uznanym na arenie międzynarodowej, był prezydent Wiktor Janukowicz. To, co się wydarzyło 25 maja, to, co się wydarzyło w samym lutym, a później jeszcze 25 maja kiedy ustalono datę przedterminowych wyborów prezydenckich, zdaniem bardzo wielu prawników, także na samej Ukrainie, było absolutnie złamaniem, złamaniem konstytucji, pozbawieniem legalnych uprawnień urzędującego prezydenta. No, przypomnę tylko, że artykuł 108 Ukraińskiej Konstytucji stanowi, że przedterminowe zakończenie kadencji prezydenta może nastąpić tylko i wyłącznie w czterech przypadkach. W przypadku śmierci prezydenta, to jakby naturalna sprawa, w przypadku rezygnacji złożonej Oficjalnie na piśmie, w przypadku niemożności dalszego sprawowania urzędu na stan zdrowia, prawda, zbiera się konsilium lekarskie, jest jasne, że prezydent na przykład nie może pełnić z, punktu, z, punktu, z czysto zdrowotnych przyczyn tego urzędu. No i w przypadku usunięcia prezydenta na skutek tak zwanego impeachmentu, czyli tego legalnego odwołania. No i tutaj nic takiego nie nastąpiło, czyli znaczy nie wystąpiła żadna z takich przesłanek. Musimy sobie zdawać sprawę, że taka żadna przesłanka nie nastąpiła. Prezydent Janukowicz znajdował się na terytorium Ukrainy w tej sytuacji, tutaj został pozbawiony tego urzędu i bardzo wielu prawników na świecie uważa, że te władze na Ukrainie po 2014 roku są władzami nielegalnymi. Tutaj toczy się bardzo mocny spór dotyczący konstytucji, dotyczący także tych reform samej ukraińskiej Ukrainy. Konstytucji. Ja nie chcę teraz wnikać w te kwestie, może kiedyś nagram podcast na temat tego, co się wydarzyło rzeczywiście w 2014 roku. No, ale jeżeli sobie spojrzymy na historię Ukrainy, historię Konstytucji Ukraińskiej, czyli tej Konstytucji z 26 czerwca 1996 roku, ona jeszcze weszła w życie za prezydentury Leonida Kuczmy, a potem została. Bardzo głęboko nowelizowana 8 grudnia 2004 roku, gdzie te, prezyden, te prerogatywy prezydenta bardzo mocno ograniczono, to rzeczywiście te, te spory konstytucyjne są, są o wiele silniejsze na Ukrainie niż, niż, niż w Polsce obecnie obserwujemy. My, nam się często wydaje, że, że to, co jest dzisiaj w Polsce, gdzie mówimy o kryzysie konstytucyjnym, to jest jakaś, jak, jakaś wielka sprawa, jakiś wielki spór. Natomiast to, co się wydarzyło przecież na Ukrainie w 2014 roku, kiedy odsunięto, Prezydenta od władzy. No to jest dopiero spór konstytucyjny, i tutaj prezydent Putin akurat prezentuje takie, takie stanowisko, że było to absolutnie nielegalne. Jest szereg podstaw, żeby rzeczywiście prowadzić taki, taki spór. Kolejna niezwykle istotna kwestia, która pojawia się w wywiadzie Takera Karlsona z Władimirem Putinem, to kwestia już tego, co się wydarzyło w lutym 2022 roku. I czy te, ta nowa odsłona konfliktu, tej, tej wojny na Ukrainie, można, czy jej można było właściwie zapobiec, a jeżeli nie można było zapobiec, czy można było to przerwać, to szaleństwo, na przykład na wiosnę 2022 roku? I tutaj, co bardzo ciekawe, to zresztą ja także poruszałem w swoim podcaście geopolitycznym. Słowa jednego z, 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 z ukraińskich posłów, z Dawida Arachami, który przyznał wprost, że w trakcie negocjacji, tego procesu negocjacyjnego w Stambule, właśnie były wypracowane pewne mechanizmy, które pozwalały bardzo szybko zakończyć ten konflikt, że jeszcze wiosną, zdaniem Arachami, czyli członka partii rządzącej Ukrainą, można było zapobiec rozlewowi tego konfliktu, że jeszcze wiosną 2022 roku można było usiąść do stołu rozmów, podpisać porozumienie rozejmowe, a następnie traktat pokojowy na przykład. Ale tutaj, i powołując się, Władimir Putin powołuje się na, na Dawida Arachamie, co, co bardzo ciekawe, pokazuje, że, że to Boris Johnson, bo jakby powtarza po, po Arachamie, że to Boris Johnson, że premier Wielkiej Brytanii, który przybył do Kijowa był tym, tym, tym czarnym charakterem, był tym człowiekiem, który powiedział, że nie należy negocjować, należy walczyć, należy osłabiać Rosję. Oczywiście nie rękami. Brytyjczyków, nie krwią brytyjską, ale krwią ukraińską, tutaj rękami Ukraińców. To jest oczywiście stały wariant gry Brytyjczyków, którzy lubią wyciągać kasztany z ognia cudzymi rękami, lubią walczyć cudzymi żołnierzami i to jakby Arachamia przyznał w tym, w tym oficjalnym stwierdzeniu. Putin powołuje się na to i pokazuje, że, że Rosja jest cały czas skłonna do tego, aby usiąść do stołu rozmów, tylko oczywiście no, musi... Prze... Jakby, trzeba zastopować ten, ten, niepotrzebny, ten niepotrzebny rozlew krwi, trzeba podpisać porozumienie rozejmowe. No, w tym kontekście państwa, które finansują wojnę, które przekazują sprzęt wojskowy Ukrainie, które finansują establishment ukraiński, ukraińskich oligarchów w naturalny sposób przedłużają ten konflikt, przyczyniają się także do, do, do przedłużania tego do, do przedłużania tego konfliktu. Także w tym kontekście też, też warto na to zwrócić uwagę. Kolejny istotny wątek to jest wysadzenie Nord Stream. Ten wątek się pojawił. Tucker Carlson zapytał o to. No i w sposób taki, no można powiedzieć, nieco oględny, no ale dosyć, dosyć, dosyć zrozumiały. Powiedział, że stało za tym CIA. Że stało za tym CIA. On zresztą tam powiedział, że CIA nie ma alibi na, na temat Nord Stream. No, biorąc pod uwagę. Te, te słowa i to, co zresztą powiedział Radosław Sikorski w mediach społecznościowych, kiedy już po wysadzeniu Nord Stream podziękował Stanom Zjednoczonym, no to się rzeczywiście, te kropki się łączą. Te kropki się łączą. Widać, że. Putin był tutaj bardzo mocno ostrożny w takich, w takich wypowiedziach powiedział, że w wojnie propagandowej jest bardzo trudno pokonać Stany Zjednoczone ponieważ kraj ten kontroluje te najważniejsze media na świecie wiele mediów europejskich prawda i tak dalej beneficjentem mediów europejskich są amerykańskie amerykańskie instytucje finansowe, bardzo wielu zresztą więc to, to, to jest bardzo trudne i jakby powiedział, że nie chce przekazać wszystkich informacji aby nie ujawnić także źródeł, z których, z których to pochodzi, no ale jakby tutaj ta sugestia jest niezwykle niezwykle istotna, no jakby pokazanie, że za wysadzeniem Nord Stream stało to państwo, które najwięcej skorzystało, no patrząc na to ile LNG, ile gazu skroplonego Stany Zjednoczone wysyłają do Europy po wysadzeniu Nord Stream no, i po nałożeniu sankcji na Rosję, no to można przywołać, przywołać rzymską sentencję, zrobił ten, kto skorzystał. Ale oczywiście tutaj twardych dowodów Putin nie przedstawił. Natomiast wskazał, wskazał bardzo mocno na to, że Rosja wcale nie ucierpiała na sankcjach tak, jakby się można było tego spodziewać. Wręcz odwrotnie, pokazał, jak mocno rozwinęła się grupa BRICS, jak mocno skurczył się. Gospodarczo skróciła się grupa G7, patrząc na to, że dzisiaj bardzo wiele państw, także sojuszników Stanów Zjednoczonych odchodzi od transakcji w dolarze, to i jak mocno zacieśniły się relacje chińsko-rosyjskie, to też jest bardzo ciekawe. To znaczy, no, Putin mówi, że w 1992 roku udział krajów G7 w światowej gospodarce wynosił około 47%, a teraz spadł do jakichś. Powiedzmy około 30%. Natomiast kraje grupy BRICS. W 1992 no, miały ten udział w gospodarce na poziomie gdzieś tam 16%, a obecnie mają wyższy niż kraje G7. I tutaj pokazał ten proces, o którym ja też wielokrotnie mówię, czyli proces policentryzacji świata, czyli pewnych obiektywnych okoliczności, które zmieniają po prostu system dystrybucji dóbr, usług, kwestie rozliczeń międzynarodowych. No Wiemy o upadku systemu z Bretton Woods, jak mocno to także odcisnęło się na gospodarce stanu zjednoczonych. Znamy te skutki wielkiego kryzysu na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, pęknięcie tej bańki spekulacyjnej w roku 2008, skutki kryzysu. No i widać, że dzisiaj Stany Zjednoczone bardzo mocno uciekają się do wszelkiego rodzaju sankcji, metod siłowych, nacisk, nacisków, interwencji zbrojnych i tak dalej i tak dalej. Pytanie, czy ta idea czy, czy to pytanie Władimira Putina, czy idea dominacji za wszelką cenę, także oparta na tych siłowych działaniach, będzie dalej miała Posłuch w amerykańskim społeczeństwie. Co więcej, ja bym rozszerzył to pytanie: czy taka idea ochrony liberalnej, demo, liberalnej demokracji, czy tego liberalnej dom, dominacji amerykańskiej na świecie nadal będzie miała posłuch w ogóle na świecie, także w krajach kolektywnego Zachodu? No bo już widzimy, że ta narracja, którą Amerykanie dystrybuują, sprzedają konsekwentnie po 24 lutego 2022 roku, także napotyka na poważne przeszkody, także w, także w Unii Europejskiej, także w krajach NATO. Spójrzmy na narrację Viktora Orbana, na Petera Siarto, Ci Roberta Fico i wielu, wielu innych polityków w ramach Unii Europejskiej. To już nie jest tak, że dzisiaj Amerykanie mają absolutny hege absolutną hegemonię i monopol na informacje, czy monopol na prawdę. To jasne, jasno pokazuje, że można być krajem funkcjonującym sprawnie gospodarczo i sprawnie dyplomatycznie na arenie międzynarodowej, mimo tak ogromnych sankcji. Bo tutaj Putin mówi, mówi, powiedział w tym wywiadzie, że zastosowano największą na świecie liczbę sankcji na Rosję. I, i, no ale widzimy zresztą, że Rosja, Rosja daje sobie radę i, i jest to przeciw, przeciwskuteczne. Co więcej, skutki gospodarcze tego odczuwamy także my w Polsce. I, i trudno oczywiście co, co do tego co z tym polemizować, prawda? No bo widzimy, że rzeczywiście tak, tak to jest. Natomiast ten wywiad oczywiście ukazał się w bardzo istotnym momencie. On się ukazał w momencie istotnym, jeżeli chodzi o debatę w Kongresie Amerykańskim, jeżeli chodzi o wsparcie dla Ukrainy. On się ukazał w trakcie kampanii wyborczej w prezydenckiej w Federacji Rosyjskiej, w trakcie kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. Konstytucyjnie w tym roku powinny na Ukrainie również się odbyć wybory prezydenckie, więc niewątpliwie ten wywiad będzie rezonował. Bardzo źle się dzieje, że nie toczy się powiedziałbym, taki merytory, nie toczy się merytoryczna debata między ekspertami z Polski i z Rosji, ekspertami z zakresu geopolityki, ekspertami z zakresu historii, kultury, że mamy do, taką wrogość tak naprawdę, że zostały zerwane umowy o współpracy uniwersytetów, instytucji naukowych Polski i Rosji zostały zerwane jednostronnie przez władze tychże uniwersytetów w roku 2022. To jest bardzo, bardzo negatywny trend ponieważ widzimy, że Polska nie ma możliwości takiego odpowiedzenia chociażby na, na pewnego rodzaju nieścisłości czy, czy nieprawdy, które pojawiają się na, na... Na, na nasz temat, czy na temat polskiej historii na arenie międzynarodowej, i Polska powinna, e, polscy decydenci, polscy eksperci, rządowi, około rządowi e, powinni zdecydowanie uważać na słowa, które, e, które, które wypowiadają. E, rzeczywiście, w otoczeniu eksperckim elit decyzyjnych dzisiaj w Polsce zdecydowanie brakuje ludzi rozumiejących Rosję, e, rozumiejących wrażliwość rosyjską, e, rosyjską percepcję historii. E, potrzeba dzisiaj zdecydowanie wy... Wymiany elit państwa polskiego na te, które będą dążyły do pokoju, będą dążyły do normalizacji relacji ze wszystkimi sąsiadami, w tym oczywiście z Rosją i Białorusią, gdzie będziemy w stanie. Yy, Także naszym partnerom rosyjskim wytłumaczyć pewne kwestie, których być może, być może nie za, nie za dobrze rozumieją, jeśli chodzi o historię Drugiej II, II Rzeczpospolitej. Tutaj czas jest na dialog, na, na, na porozumienie, a nie na obrażanie się, a nie na obrażanie się. I ostatni wątek, ten to oświadczenie nieszczęsne MSZ-u, które, które pojawiło się. Tutaj MSZ się odwołuje do, do wywiadu. Carsona i Putina, zresztą mówi o wywiadzie z 8 lutego, no wywiad został nakręcony 6, 6 lutego, już to jest jak pewna nieścisłość już na samym wstępie, co do tych, co, co do formy w ogóle tego oświadczenia, no to można mieć naprawdę bardzo wiele, wiele uwag, no tak lakoniczne stwierdzenia, jak, jak tutaj się znajdują, no w żaden sposób nie są nie są polemiką, nie są debatą, nie są zaproszeniem nawet do debaty do strony rosyjskiej, są, są wręcz odwrotnie, są bardziej odrzucają są bardziej odrzucające. Co do tych zamachów stanu, ten, do tego punktu dziewiątego oświadczenia MSZ, no można naprawdę mieć bardzo wiele uwag, bo doskonale w ogóle to używanie pojęcia rewolucja godności jest mocno publicystyczne i nie powinno się w ogóle znaleźć w oficjalnym oświadczeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast to, co się wydarzyło na Ukrainie. Zarysowałem Państwu. To nie jest tak, że, że mówienie o zamachu stanu na Ukrainie w 2014 roku nie ma podstaw konstytucyjnych, że nie ma podstaw prawnych, wręcz odwrotnie są do tego podstawy prawne, aby o tym mówić, więc MSZ nie powinien tego typu oświadczeń wydawać, które już na samym wstępie zawierają nieprawdziwe informacje, chociażby jeśli chodzi o datę przeprowadzenia tego, tego wywiadu. Jeszcze raz podkreślam, Polskę stać na to, aby w zapleczu eksperckim, a także oczywiście w w gronie decyzyjnych, w gremiach decyzyjnych byli ludzie rozumiejący Rosję ludzie nastawieni pokojowo i tak bym traktował ten wywiad. Władimira Putina jako zaproszenie do dyskusji, zaproszenie do tego, aby usiąść do stołu rozmów, aby usiąść nie tylko do stołu rokowań rozejmowych, traktatu, aby podpisać traktat pokojowy, ale także porozmawiać o wspólnej, o wspólnej historii, aby się nie obrażać, aby się nie obrażać, ale właśnie rozmawiać, aby zachęcić tych, którzy naprawdę są nie nastawieni rusofobicznie, ale nastawieni są do rozmów, są ludźmi dialogu i takich i tutaj można tylko zaapelować o to, aby rzeczywiście ludzie dialogu znajdowali się u steru władzy w Polsce, w innych krajach Unii Europejskiej i w gremiach, w gremiach eksperckich. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały Polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.